Szkoła lojalności. Chłopaki, nie uwierzycie, zawołał na przerwie Gottfried strasznie dumny. W przyszłym roku będę chodził na judo. Co to jest judo? spytał Joachim. Widziałem w telewizji, pochwalił się Kleofas. To faceci ubrani w takie jakby piżamy, którzy stoją na matach, łapią się za piżamy i próbują przewrócić. Ten, który przewróci drugiego, wygrywa. No, powiedział Gotfryd, mój ojciec był wczoraj zaproszony do zwiedzenia szkoły judo i zabrał mnie ze sobą. Nauczyciel powiedział, że jestem jeszcze trochę za młody, ale w przyszłym roku, kiedy będę duży, może mnie przyjąć. I ojciec się zgodził. A potem zostaliśmy, żeby obejrzeć lekcję i to było coś fantastycznego. A po co jest to judo? spytał Maksencjusz. No, powiedział Gotfryd, kiedy znasz judo, to jesteś niezwyciężony. Nawet jak nieprzyjaciele są od ciebie silniejsi, jeśli nieprzyjaciel cię zaatakuje, zakładasz mu chwyt i trach leży jak długi. A jak jest kilku nieprzyjaciół, to trach, 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 zakładasz im chwyty i padają na obie łopatki. Nauczyciel zrobił nam pokaz, i wiecie co? Za każdym razem wygrywał. Co to są chwyty? Spytał Rufus. Chwyty są wtedy, jak ktoś ciągnie cię, piżamę, żeby się przewrócić, wytłumaczył Klowas, który wie mnóstwo rzeczy od czasu, kiedy ma w domu telewizor. Znam już całe mnóstwo chwytów, pochwalił się Gottfried, ponieważ widziałem lekcje. Poprosiliśmy Gottfrida, żeby pokazał nam jakiś chwyt. Więc Gottfried stanął naprzeciw Alcesta, który właśnie skończył jeść rogalika, złapał go za rękaw i przód swetra i zaczął go ciągnąć i popychać. Alcest, który jest bardzo ciężki, ani drgnął, a potem powiedział Gottfriedowi, żeby puścił jego sweter, bo mu go rozciągnie i w domu będzie draka. Gottfried puścił Alcesta, wytarł sobie ręce w spodnie, bo jak się dotknie Alcesta, to zawsze ma się potem śliskie ręce. I powiedział – widzicie? – Co widzimy? – spytał Kleofas. – To ma być ten twój chwyt? Nie przewróciłeś go. W telewizji się przewracali. Bo robiłem to dla zabawy, powiedział Gotfryd. To teraz zrób to naprawdę, powiedział Rufus. Zbyka spadłeś? Zezłościł się alcest. Jeśli ten pajac jeszcze raz dotknie mojego swetra, to tak mu przyłożę, że się nie pozbiera. Jak pragnę podskoczyć. I alcest poszedł jeść drugiego rogalika. Gotfryd powtórzył nam, co mówił nauczyciel: że judo to przede wszystkim szkoła lojalności. I że przeciwnicy zawsze kłaniają się sobie przed walką na znak, że są wobec siebie lojalni. Jak się kłaniają? spytał Joachim. Więc Gottfried mu pokazał. Klęknął, usiadł na piętach i oparł ręce na ziemi, pochylając się jakby chciał fiknąć koziołka. Przez chwilę się nie ruszał. A kiedy się podniósł, Rosu, nasz opiekun, stał przed nim i mu się przyglądał. Potem Rossu otworzył usta, zamknął je, głęboko westchnął, podniósł oczy do sufitu i odszedł kręcąc głową. Wezmę jeszcze kilka lekcji, powiedział Gottfried, i będę was bronił, wszystkich z naszej paczki. Jak ktoś was zaatakuje, wystarczy, że mnie zawołacie, a ja was uratuję. Trach! Ty nas uratujesz? Trzymajcie mnie, bo umrę ze śmiechu, parsknął Eusebiusz. Sam się mogę ratować. Nikt mi nie jest potrzebny, a już na pewno nie jakiś tupek. To się Gottfriedowi nie spodobało. Powiedział, że Eusebiusz mówi tak, bo mu zazdrości. Że na, na pewno się ucieszy, jak ktoś przyjdzie go ratować, kiedy zostanie napadnięty. Nie potrzebuję żadnych chwytów, oznajmił Eusebiusz. Jak mnie ktoś atakuje, walę go pięścią w nos i cześć, sprawa załatwiona. No brawo, powiedział Gottfried. A jak twój przyjaciel będzie miał, a jak twój nieprzyjaciel będzie miał rewolwer, to co mu zrobisz pięścią? A ty co mu zrobisz tym swoim judo? Odgryzł się Eusebiusz. – Gdyby Alcest miał rewolwer, nie wygrałbyś z nim ciągnąc go za sweter. To prawda, przyznał Alcest, który skończył jeść rogalika. Gdybym miał rewolwer, Gottfried nawet by nie dotknął mojego swetra. Mój ojciec, który jest w policji, ma rewolwer, oświadczył Rufus. I chyba by pękł ze śmiechu, gdyby jakiś idiota próbował mu go odebrać, zakładając mu jakieś chwyty. No jasne, powiedziałem. Pfff, prychnął Gottfried. Nie znacie się na tym. Współczuję wam. Tak? Krzyknął Eusebiusz. No to już, pijemy się. Ja się nie uczyłem judo, ale i tak tam ci wycisk. A wtedy zobaczymy, kto komu będzie współczuł. – Odczep się! – powiedział Gottfried. – A w ogóle mam już tego dosyć! Wkurzacie mnie swoim gadaniem! – Boisz się? – krzyknął Eusebiusz. – E, chłopaki, on się boi! – Boi się, boi się! – wykrzyknęliśmy wszyscy. – Ja się boję? – zapytał Gottfried. – Wolne żarty! Ale po pierwsze, nie jesteśmy odpowiednio ubrani, żeby uprawiać judo. Po drugie, to nie byłaby uczciwa walka, a poza tym… – A dlaczego nie byłaby uczciwa? – krzyknął Eusebiusz. – Chodź się bić, jeśli nie jesteś tchórzem. Zresztą patrz, udowodnię ci, że jestem tak samo lojalny jak tamci. Ukłonię się. I Eusebiusz kręknął, pochylił się do przodu z rękami na ziemi jak wcześniej Gottfried. A wtedy Gottfried rzucił się na niego i zaczął okładać go pięściami. Eusebiusz próbował się podnieść, ale nie dał rady. I na to pędem przyleciał rosół, krzycząc. Mam was, łobuzy! Wiedziałem, że te wasze błazeństwa tak się skończą. Jazda do kąta obaj! A na jutro odmienicie mi czasownik. Nie powinienem wykorzystywać przerwy, żeby zachowywać się jak dzikus. I kiedy ustawiliśmy się w parę, żeby pójść do klasy, Euzebiusz przyznał, że chwyt Gottfrida był naprawdę niesamowity a Gottfried nam obiecał, że będzie nas uczył Judo, żebyśmy wszyscy byli tak samo niezwyciężeni, jak on.